panel o klimacie i systemie żywnościowym. Są z nami goście, poprowadzimy go razem z Martą Łukowską, która też jest organizatorką tego wydarzenia, czyli Nie Leni Polska. I jest z nami dwójka gości. Jest Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński i Nauka dla Przyrody. I jest Dominika Sokołowska, kampanierka Greenpeace do spraw rolnictwa ekologicznego. Ten panel nazywa się Jakiego systemu żywnościowego potrzebuje klimat? I jest pomyślany w taki sposób, żeby był jedną w miarę logiczną częścią z tym panelem, który będzie po tym i będzie dotyczył rolnictwa i klimatu. I tak jak o tym myśleliśmy i myślałyśmy, to właśnie chciałbyśmy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o klimacie i wpływie sposobu wytwarzania żywności na to, jaka jest w tym momencie sytuacja klimatyczna, to z jednej strony potrzebujemy mówić o tym, jak nasz sposób wytwarzania żywności wpływa na stan właśnie klimatu, ale z drugiej strony możemy też mówić, i w tym sensie musimy mówić troszeczkę szerzej, nie możemy mówić wyłącznie o samym rolnictwie, ale o całym systemie żywnościowym i to chciałybyśmy dzisiaj tutaj tak wspólnie nakreślić i z Państwem w dyskusji. A z drugiej strony będziemy chciały też, i to już w tej drugiej części bardziej będzie się odbywało, mówić o tym, w jaki sposób pewien specyficzny model rolnictwa, który możemy zastosować, praktyki rolnicze, które możemy zastosować, może mieć pozytywny, może nawet regeneratywny wpływ na tą sytuację środowisko-klimatyczną, którą w tym momencie mamy. Więc ten panel będzie wprowadzeniem też w takie bardziej społeczne kwestie, a później będzie już bardziej taka kwestia rolnicza, praktyk rolniczych. I ta druga część odbędzie się po przerwie, teraz do przerwy będziemy tutaj. Będziemy też zachęcać do dyskusji. Mam nadzieję, że będziecie chcieli zadawać pytania panelistkom, bo celem tego panelu jest zrozumienie wielu różnych kontekstów, które nam już jakoś tam wydają się zrozumiałe. Natomiast ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z całości, bo kiedy zaczęliśmy mówić o kryzysie klimatycznym, to przede wszystkim zaczęliśmy go kojarzyć, kiedy wreszcie zaczęliśmy o nim mówić, zaczęliśmy go kojarzyć przede wszystkim z paliwami kopalnymi, z sektorem energetycznym, emisjami. I jest to oczywiście super ważne, natomiast trzeba wiedzieć, że mniej więcej druga połowa emisji jest po stronie systemu produkcji żywności. I tak jak i wydaje się, że ta strona, która jest po stronie systemu energetycznego czy emisji z paliw kopalnych, jest nawet prostsza przez to, że jakoś tam jest mniej złożona, a przede wszystkim dlatego, że bez czego jak bez czego, ale bez produkcji żywności trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie na tej planecie, na tyle jesteśmy niedoskonali. Więc generalnie, jeśli by spojrzeć na emisje, skoro jeżeli będziemy mówić o tym temacie też na początku, o emisjach związanych z rolnictwem, to już wczoraj profesor Karaczun zwracał na to uwagę, że nie możemy mówić wyłącznie o tym, jak ile gazów cieplarnianych jakby jest wytwarzanych i trafia do naszej atmosfery poprzez samą działalność rolniczą. Potrzebujemy to rozumieć w szerszym kontekście. Teraz gdybyśmy na przykład wzięli sobie taką sytuację, idziemy dzisiaj do jakiegoś dyskontu, kupujemy tam pomidora. Jest styczeń, kupujemy pomidora. Pierwsze podstawowe pytanie, czy ten pomidor może być wytworzony w ziemi w Polsce w tym momencie? Jeśli tak, to jakie są tego koszty? No ale zazwyczaj on nie będzie z Polski i będzie przyjeżdżał do nas na przykład z Hiszpanii. No i teraz gdybyśmy spróbowali na podstawie drogi tego pomidora zrozumieć, jakby zakreślić troszeczkę taką złożoność, jakie są potencjalne źródła emisji związane z systemem żywnościowym, związane z tym, jak on jest zorganizowany. Więc w pierwszej kolejności taki pomidor, który tutaj do nas przyjechał w styczniu, potrzebuje być gdzieś wytworzony, najprawdopodobniej właśnie poza naszymi granicami, powiedzmy w Hiszpanii. Tam jest wytwarzany najprawdopodobniej w jakimś tunelu bądź szklarni, która z dużym prawdopodobieństwem jest już docieplana. Mamy źródło emisji. Te tunele wymagają zmieniania oczywiście, jeżeli są z plastiku. Jest to ogromne połacie tych tuneli, mamy ogromne ilości odpadów związanych z tym systemem masowego, dużego jakby wytwarzania
tych, takiego pomidora. Druga sprawa, taki pomidor z dużym prawdopodobieństwem może nawet nie rosnąć w glebie. Może rosnąć na pożywkach, które są mu dostarczane, pompowane w niego po to, żeby dawał jeszcze więcej gron, żeby były po prostu te rośliny jak najbardziej wydajne, idealne, nadające się te owoce do transportu. No ale dobrze już. Jest pomidor, rośnie tam w tej, powiedzmy, Hiszpanii. Ktoś go musi dla nas zebrać. I teraz kto go dla nas zrywa w tej Hiszpanii? I to jest podstawowe pytanie. Kto pracuje w tego typu miejscach? Są to często osoby, które nie pochodzą z kraju, gdzie jest produkcja, tylko na przykład są imigrantami z krajów, gdzie jakby jest trudniej, jest większa trudność z zatrudnieniem i tam przyjechały po to, żeby poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Co z jednej strony jakby oznacza, że oni nie, czy często ich prawa pracownicze są, jakby cierpią na tym, w jaki sposób oni tam wytwarzają i są traktowani jako pracownicy, pracują i są jakby traktowani. Druga sprawa, oni są skądś zabrani już. To już wpływa na ten system, który w kraju, z którego oni przyjechali. Być może to są nawet rolnicy, chłopi z jakichś innych, bądź chłopki z jakiegoś kraju, gdzie w tym momencie oni już nie wytwarzają tej swojej żywności na swoje lokalne rynki. Jest zaburzenie już w tym miejscu. No ale wracamy do tego pomidora. Pomidor został zebrany, zostaje zapakowany. No i teraz musi zostać zapakowany, no i ma przejechać do Polski, więc jest to całkiem spory kawałek. Więc trzeba go odpowiednio też przewozić. Trzeba go w różnych miejscach przepakowywać. Wszystko to pochłania odpowiednie, możecie sobie wyobrazić, to wszystko kosztuje nas w tym sensie, że wszędzie gdzieś po drodze są zużywane zasoby i generowane są emisje. Ten pomidor musi być w odpowiednich warunkach chłodniczych, potrzebuje być odpowiednio zapakowany. Po drodze oczywiście to jest nieuniknione. One się psują, to jest całkiem spory kawałek, spora część z tego, co już tych emisji, które już zostały wygenerowane, po prostu idzie na marnację zupełną. To nie trafia do ziemi z powrotem, bo one często nawet w tej ziemi nie były wytworzone, tylko idzie dalej. Ale idźmy dalej. Jedzie do tej Polski, no więc już jedzie, tutaj transport, spalamy kolejne paliwa kopalne. Załóżmy, już dojechał do Polski, tam znowu w jakimś miejscu musi być przechowywany, kolejna kontrola jakości, znowu jest coś zmarnowane. No, trzeba go jeszcze przepakować, przygotować do wystawienia, do sprzedaży. Tutaj znowu te, co nie spełniają jakości, często supermarketowej, znowu odpadają. Wszystkie procesy związane z chłodzeniem, przepakowaniem w plastiki bardzo często, kolejne emisje. No i mamy sytuację, ląduje na półce. Część z nich jest zakupionych, część z nich przypadkiem opakowanie się potargało, troszeczkę już nie najlepiej wygląda, jeden z 17 pomidorów, czy nie wiem, po ile się tam pakuje, z 8 pomidorów. No to gdzie ląduje? Na śmietniku, ponownie. Mamy kolejną marnację. No i jakby, gdyby spojrzeć na całość tego oczywiście to jest tylko wycinek, to jest jeszcze bardziej złożone, jeszcze dodatkowo te dyskonty, w których sprzedaje się te pomidory, one często są, jakby funkcjonują na zasadzie niepłacenia odpowiednich podatków oraz również często pogwałcenia praw pracowniczych osób, które w tych miejscach pracują. Więc mówimy nie tylko o emisjach, mówimy też o tych kwestiach społecznych związanych z tym systemem żywnościowym. I teraz gdyby spojrzeć na jeden z raportów jakby opublikowanych przez Grain, to oni wskazują, że nawet między 44 a 57% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z całego systemu żywnościowego, z całego tego otoczenia. I oni tutaj wskazują, że między 15 a 18% to jest kwestia wylesienia, bo o tym często też nie myślimy. Ale jeżeli pozbawiamy jeżeli przygotowujemy jakiś grunt pierwotnie będący lasem pod uprawę rolną, no to w tym momencie jakby ogromne ilości emisji tutaj się pojawiają. No i również przeoranie tej nigdy nieoranej ziemi też wytwarza jakieś emisje. Dalej produkcja. Produkcja w szerokim rozumieniu, produkcja łącznie z nawozami sztucznymi, spalaniem paliw do maszyn i tak dalej. I ta produkcja to jest między 11 i 15%. Od razu powiem, że odwołuję się, możecie to Państwo znaleźć w tej naszej publikacji. Tu jest taki rozdział poświęcony właśnie zależnościom między systemem żywnościowym a zmianami klimatu. Czyli mamy produkcję, 11 do 15% tych emisji. Transport, to o czym wspomniałam, ten pomidor, który jedzie, to jest 5 do 8%. Dalej przetwarzanie i pakowanie, 8 do 10% emisji. Dalej chłodzenie i w ogóle supermarkety, utrzymywanie tych lodówek i tak dalej, to jest znowu 2 do 4%. Aż w końcu mówimy już o stratach, o odpadkach 3 do 4%. Czyli musimy zobaczyć, jak bardzo złożony jest ten system i zadać sobie pytanie, czy sama zmiana jakby sposobów wytwarzania żywności wystarczy, ona jest bardzo kluczowa i bardzo ważna,
ale ona jest związana z całym systemem, który my wokół tego zbudowaliśmy. Właśnie o tym chcielibyśmy troszeczkę więcej poznać. Ja jeszcze tylko kończąc wątek emisji, bo emisje są tylko fragmentem problemu, a może przyczyną, ale jednak pewnym aspektem, chciałam zarysować tylko rozróżnienie, bo mamy różne gazy powodujące efekt cieplarniany i potencjał tworzenia tego efektu jest dla nich zróżnicowany. Jeżeli przyjmiemy, że CO2 ma ten potencjał 1, to metan będzie miał potencjał na poziomie 23, metan, tak? Natomiast podtlenek azotu 296, przy czym podtlenek azotu, który pochodzi przede wszystkim z nawozów azotowych, zostaje w atmosferze przez 144 lata i to jest ewidentnie rolnictwo. Natomiast też, ponieważ dążymy do tego, żeby pokazywać problem w szerokim kontekście, to nie skupiajmy się wyłącznie na emisjach, tylko pamiętajmy, że kryzys klimatyczny wiąże się z innymi problemami, że rolnictwo i produkcja żywności, system dystrybucji w całej złożoności są odpowiedzialne za w zasadzie są największym czynnikiem przekształcenia biosfery w tej chwili. Jest olbrzymi problem, jeżeli chodzi o spadek różnorodności biologicznej, jeżeli chodzi o erozję gleby, to znaczy gleba przestaje być zdolna do produkcji żywności, nie regeneruje się. Plus kwestia zanieczyszczeń, tak? I może chciałabym już przejść do zadawania pytań naszym panelistkom. I pierwsze pytanie chciałabym zadać o bioróżnorodność, to znaczy zapytać, jaka jest skala zaniku tej różnorodności biologicznej i jakie się z tym wiążą zagrożenia? No więc skala zaniku bioróżnorodności na świecie jest w tej chwili naprawdę porażająca. Ja może podam przykład takich zwierząt, które są często niedoceniane, może akurat nie przez tutejsze grono, ale przez wiele osób są uważane też za uciążliwe, to znaczy owady. W tej chwili ocenia się, że już około 40% owadów na świecie wyginęło. Jedną z podstawowych przyczyn wymierania owadów jest niszczenie siedlisk, czyli między innymi wylesianie. To, co jest też bardzo ważne, o czym się zapomina, to nawet w tych lasach tworzenie najmniejszych dróg potrafi zaburzyć funkcjonowanie całego ekosystemu, bo on traci wówczas ciągłość. Kolejną przyczyną wymierania owadów są zanieczyszczenia, w tym szczególnie oczywiście pestycydy i też nawozy sztuczne. Trzecia to są tak zwane czynniki biologiczne, które mogą na przykład oznaczać gatunki inwazyjne albo to, że owady w zaburzonym środowisku są bardziej wrażliwe na różnego rodzaju patogeny. A ostatnia przyczyna to są właśnie zmiany klimatu, przy czym ocenia się, ponieważ akurat te badania, które przytaczam, były robione przede wszystkim, to jest taki zbiór z tak zwanego bogatszego świata, więc on może być troszkę obciążony tym, że większość badań była robiona w strefie naszej klimatycznej, ale ocenia się, że w tropikach wzrost temperatury może mieć zdecydowanie większe znaczenie, a to wynika z tego, że w tropikach już jest wystarczająco ciepło. No jeżeli ta temperatura średnia wzrośnie nawet do 1 stopień, to może być już poza zdolnościami adaptacyjnymi wielu gatunków, chociażby się to wydawało bardzo niewiele. No i co w związku z tym zanikiem owadów? No więc owady pełnią rolę właściwie wszędzie, to znaczy poczynając od tego, co nam jest najbliższe, to znaczy biorą udział w produkcji żywności przede wszystkim jako zapylacze różnego rodzaju. I niedawno okazała się taka praca, która pokazuje, że przy takim tempie wymierania owadów za około 30 lat połowa ludzkości również z powodu wymierania owadów będzie cierpiała na niedostatek żywności, czy też wręcz głód. Przy czym, ponieważ to będzie za kilkadziesiąt lat, populacja będzie wtedy wynosiła mniej więcej 10 miliardów, co znaczy, że 5 miliardów ludzi również z powodu zaniku bioróżnorodności będzie cierpiało na niedostatek żywności, czy też głód. Kolejna sprawa to jest taka, że owady biorą udział w obiegu materii i energii w przyrodzie, to znaczy biorą udział między innymi w dekompozycji martwej materii organicznej, czyli biorą udział w procesach glebotwórczych, to tak w skrócie. Trzecia, która może nie mieć takiego bezpośredniego związku z emisjami, no ale jest ważna dla całego łańcucha, czy też dla wszystkich ekosystemów, to, że stanowią pokarm dla ogromnej liczby zwierząt.
na przykład około 60% ptaków, gatunków ptaków jest owadożerna. No więc jeżeli nie będzie owadów, no może zostaną komary, ale nie wszystkie ptaki sobie, że tak powiem, żywią się na komarach. I te skutki zaniku owadów już widać i też związane ze zmianami temperatur, to znaczy zdarza się często tak, że migrujące ptaki przybywają na dany teren za wcześnie, wtedy kiedy jeszcze nie pojawiły się owady, tak? Albo są po prostu przesunięcia w pojawianiu się owadów. Bo nawet jeżeli jakiś ptak, bardzo często się tak zdarza, że nawet jeżeli sam się nie żywi owadami, to żywi potomstwo, bo owady to jest taki pokarm bardzo wysokobiałkowy, a młode ptaki właśnie takiego pokarmu potrzebują. Kolejna sprawa, no to jest to, że jeżeli nie będzie owadów zapylających, to nie tylko posypie nam się ekonomia i produkcja żywności, ale owady zapylają całe mnóstwo różnych roślin, które bez tego nie są w stanie funkcjonować. Zresztą obserwuje się, że zanik bioróżnorodności roślin jest zdecydowanie wyższy niż zanik bioróżnorodności wszystkich zwierząt. No więc skutki są dramatyczne, również na przykład do takich procesów związanych z zatrzymywaniem węgla w glebie, w ekosystemach i tak dalej. To może jeszcze, jeżeli ci ja dlatego jeszcze, bo tak zawsze koryguję, zawsze koryguję, dlatego ja wszystkich namawiam, zresztą Kasia Jagiełło dzisiaj też na jednym spotkaniu podkreśla, trzeba na jednym wdechu mówić, że mamy nie kryzys klimatyczny, ale kryzys klimatyczno-ekologiczny. To może jeszcze namówię cię na przytoczenie tych badań, które dla mnie przynajmniej są takie bardzo obrazowe i obrazujące, to znaczy porównanie masy kręgowców. Kto tak naprawdę mieszka na tej planecie? Tak, no to ja mówiłam o owadach, no więc to jak mówię, no to jest bardzo spektakularne, ale często do ludzi bardziej przemawia to, co się dzieje z kręgowcami. No więc w tej chwili biomasa wszystkich dzikich kręgowców w całej biomasie kręgowców wynosi 4%. 36% biomasy kręgowców na Ziemi to są ludzie, a 60% to są zwierzęta hodowlane. Czyli te, które planujemy zjeść w najbliższym czasie. No ale to są jeszcze, bo to ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, ale myślę, że wcześniej czy później się z nim zmierzymy. Musimy jeszcze pamiętać o kotkach i pieskach. W Polsce jest 7 milionów psów, 6 milionów kotów. W tej chwili planuje się odstrzały, między innymi bobrów, których jest za dużo, jest jakieś, nie wiem, 100 tysięcy. No więc to tak to wygląda, takie są proporcje. Tylko dodam, że dla mnie ostatnio taką dosyć porażającą daną, którą przeczytałam właśnie dotyczącą zwierząt, jakie mieszkają na Ziemi, to jest to, że najliczniejszą grupą kręgowców są kurczaki hodowlane. I to jest ponad 23 miliardy zwierząt na całym świecie. Tak, ja przepraszam, bo to oczywiście mój komentarz był nieco prowokujący, natomiast mój wielki apel jest taki, żeby dyskusji o produkcji czy zwierzęcej i roli zwierząt w obiegu materii nie upraszczać do takich bardzo wąskich interpretacji, ale mam nadzieję, że na to jeszcze będzie, żeby o tym porozmawiać, będzie miejsce na drugim panelu. No i właśnie może byśmy tutaj ten wątek troszeczkę kontynuowali, bioróżnorodności i w ogóle była mowa o bioróżnorodności insektów i tak dalej, ale jak, owadów, przepraszam, jak wygląda kwestia z jednej strony tutaj bioróżnorodności roślin uprawnych i bioróżnorodności zwierząt, które w tym momencie są zwierzętami hodowlanymi. Jak wygląda ta kwestia? Czy może coś Pani jest w stanie na ten temat, Paulina, przepraszam, jest coś w stanie na ten temat powiedzieć? To akurat tak dokładnie liczb nie pamiętam, bo tamty mi sypie, bo już dużo o tym piszę i mówię, więc pamiętam już te liczby, tak jakoś mi się zatarły, ale to jest w tej chwili, jeżeli chodzi o rośliny uprawne, to jest, o ile mnie pamięć nie mieli, 4 albo 5 gatunków, typu właśnie pszenica, kukurydza, to może będzie nawet na kolejnym panelu wyjaśnione, więc to jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to też niewiele gatunków, ale to co jest najgorsze, to wypadają coraz to nowe odmiany i to zarówno zwierząt i upraw. A ja jeszcze może powiem taką jedną statystykę, którą ja też dosyć lubię a propos produkcji żywności, która też nie była dzisiaj powiedziana, która się ściśle wiąże też z emisją różnego rodzaju gazów cieplarnianych i zanikiem siedlisk. No więc w tej chwili 77% wszystkich powierzchni możliwych do zamieszkania, znaczy powierzchni rolnych, przepraszam, to są uprawy związane jakkolwiek z produkcją mięsa.
I to jest zarówno sama hodowla mięsa, jak i pasz mięsa, ale dlaczego to jest takie ważne? Bo te 77% gleb zapewnia zaledwie 30 parę procent zapotrzebowania na białko i około 17% zapotrzebowania na energię. Więc wystarczyłoby nawet te proporcje odwrócić i zostawić jakąś tam część produkcji na produkcję zwierzęcą, a bylibyśmy w stanie wyżywić co najmniej dwa razy więcej osób, jaka obecnie żyje na Ziemi. Jeszcze taką jedną statystykę, która też się wiąże z bioróżnorodnością i trochę jest taki podobny trochę przykład ten, który mówiłaś o pomidorach. No więc w tak zwanym globalnym południu, to jest między innymi Ameryka Południowa i Afryka, ja znam pamiętam statystyki dla Kenii, z Kenii pochodzi 30% róż, które można kupić w supermarketach. Więc tam zamiast produkować żywność, produkuje się róże, które są produkowane z użyciem dużej ilości wody, nawozów, pestycydów, bo tam nie ma praktycznie norm. Oczywiście z łamaniem praw człowieka i to na różne sposoby. Jak się poczyta, co tam się dzieje, to jest po prostu koszmar kompletny. Już nie mówiąc o zarobkach, ale chodzi też na przykład o molestowanie seksualne i tego rodzaju rzeczy. No i te róże są transportowane oczywiście najczęściej samolotami, żeby były świeżutkie, do Holandii i z tej Holandii są transportowane do różnych supermarketów. A co jest najbardziej smutne w tym wszystkim, bo jeszcze może o pomidory to by się ktokolwiek upomniał, chociaż ja wyrosłam w świecie, gdzie pomidory się jadło tylko w sezonie, to ja jestem przekonana, że przeciętna osoba nawet by nie zauważyła, że w tych supermarketach nie ma tych róż. No tak, czyli ciągle rozmawiamy o modelu przemysłowym opartym o monokultury, który jest niezwykle energochłonny, który konsumuje większość, jeżeli chodzi o wodę, to jest chyba 70% wody zużywanej w rolnictwie, energii podobnie, tak? Natomiast nie do końca jest tym, który tak naprawdę produkuje żywność, tak? Bo być może nie jest tym zainteresowany, żeby tą żywność produkować. Pytanie, czy potrzebujemy intensyfikacji produkcji do tego, żeby wyżywić świat, tak? To jest pytanie, które się powtarza i wraca. No więc nie tylko moim zdaniem, ale no właśnie to chyba teraz, co mi zależy. Na 100% nie potrzebujemy. Myślę, że to trochę wyniknie też z kolejnego panelu. Po prostu to, dlatego przytoczyłam ten przykład o różach. Jest kompletnie jest źle rozłożona produkcja i dystrybucja żywności. Po prostu musimy przejść na system produkcji lokalnej, jak najmniej ograniczyć transport żywności, w tym również zwierząt, szczególnie żywych zwierząt, z dobrem dla wszystkich, również dla tych zwierząt. I tak jak mówiłam, trzeba odwrócić proporcje produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej. No tylko wiadomo, że w tej chwili produkcja żywności to nie jest produkcja żywności dla nas, tylko to jest produkcja pieniędzy dla coraz mniej licznych korporacji. Można sobie na ten temat poczytać o klasie koncernów spożywczych wydany przez jednego ze sponsorów tego wydarzenia, Instytut Heinricha Bolla. No więc to jest po prostu podstawowy problem, monopolizacja produkcji żywności, która prowadzi do tego, że właśnie to, o czym była mowa, to znaczy coraz mniej gatunków, coraz mniej odmian, co jest bardzo niebezpieczne przy zmianach klimatycznych, ponieważ im więcej mamy odmian, tym jest większa szansa, że coś przeżyje, coś się dostosuje. Tak samo jeżeli produkujemy różne gatunki roślin, różne gatunki zwierząt, to zawsze jest szansa, że coś tam się uchowa, tak? A jak mamy ogromną monokulturę, tak jak się to działo w tamtym roku również w Polsce, tak? No w Wielkopolsce, gdzie to jest głównie wielkoobszarowe monokultury, przychodzi susza, jakaś klęska żywiołowa, nie mamy nic. I to tak, jest jeszcze kolejna rzecz, jeszcze tylko skończę, bo to jest taka moja bolączka, a to są tutaj osoby z top fermą przemysłowym. To jest kolejny problem, który jest związany z najgorszym złem, jakim jest na świecie w tej chwili, jeżeli chodzi o produkcję żywności, znaczy fermy przemysłowe. Bardzo rzadko się mówi, ile zwierząt ginie, na przykład jak jest powódź. Bardzo rzadko dociera do opinii publicznej, ile obecnie, bo ASF to jest jedna sprawa, teraz się pojawiła ptasia grypa, ile kurników, ile miejsc, gdzie się hoduje kaczki, gęsi płonie w tej chwili z różnych powodów. Nie mówi się też, jak na przykład są huragany w Stanach, które obejmują tereny, na których są fermy przemysłowe, ile zwierząt wtedy ginie.
A musimy pamiętać, że te zwierzęta były bardzo często wykarmione soją, wyhodowaną na wykarczowanych terenach lasów, między innymi deszczowych. Tak, a dokładnie śrutą. Bo idzie to wszystko do kosza, idzie. Tutaj Paulina już właściwie dużo powiedziała i też właśnie ten temat ferm przemysłowych został podjęty, no bo to jak w tym momencie wygląda produkcja rolna też w Polsce, no to właściwie produkcja rolna służy produkcji zwierzęcej. Większość ziem uprawnych właśnie jest po to, żeby wyżywić zwierzęta, które już w coraz mniejszej liczbie są hodowane w sposób ekstensywny i faktycznie ta produkcja w zastraszającym tempie się przenosi do ferm przemysłowych. I trudno też w ogóle tutaj mówić o rolnikach, którzy te fermy posiadają. Są to często czy to korporacje zagraniczne, czy po prostu rodzaj biznesu, taki jak każdy inny, który służy temu, żeby na nim zarabiać. I też przysłuchując się wczoraj tutaj tej dyskusji o WPR-ze, muszę przyznać, że z takim rodzajem smutku usłyszałam to, że ministerstwo wciąż chce promować fermy przemysłowe, że oczywiście małe gospodarstwa również znajdą miejsce, ale na ozdobę. Ale faktycznie jakby ta zmiana taka mentalna nie następuje mimo ogromnej konieczności i po prostu takiej radykalnej potrzebie zmiany systemu, która musi nastąpić teraz, bo nie ma na to czasu. Właśnie to dosyć mocno tutaj już jakby zarysowałyśmy ten temat, jak obecny system żywnościowy, jakie ma konsekwencje dla stanu środowiska i dla klimatu, więc pytanie takie jak w panelu naszym, jakiego systemu żywnościowego potrzebuje klimat? Więc jeżeli możecie się jakoś podzielić swoimi refleksjami i wiedzą na ten temat. Jakiego systemu potrzebuje klimat? Klimat i my wszyscy, przyroda, środowisko. Na pewno nie takiego, jakim obecnie tego paradygmatu wzrostu gospodarczego, w jakim obecnie tkwimy. Potrzebuje ogromnej zmiany i na pewno nie intensyfikowania tej produkcji, w jakim kierunku niestety zmierzamy, mimo pięknych deklaracji dotyczących potrzeby jednak pewnego przesunięcia i środków pieniężnych i w ogóle myślenia na to rolnictwo rodzinne, ekologiczne. Ale tak, mamy już, to nie jest wymyślanie czegoś nowego, to są systemy, które już istnieją, to jest agroekologia, to jest rolnictwo ekologiczne, które może wyżywić świat i tylko Trzeba do tego się przekonać i trochę postawić tę potrzebę wzrostu pod znakiem zapytania i w ogóle zastanowić się, czy to jest ten kierunek. Więc to jest ten system, który system rolnictwa ekologicznego, który jest przyjazny środowisku, który jest przyjazny dla zdrowia ludzkiego, bo to też jest ważne, że to, w jaki sposób teraz produkowana jest żywność przy użyciu pestycydów, antybiotyków nie jest zdrowa. Nie jest zdrowa dla nas. Nie jest też bezpieczna dla zwierząt. Więc ta potrzeba tak, ma już swoją jest odpowiedź na to, jak działać. Paulina, chcesz jeszcze coś dodać, czy oddajemy głos? No ja oczywiście, bo nie powiedziałam tego, co chciałam powiedzieć, a chyba już powoli kończymy. Czyli tego, co z reguły staram się jakoś przekazywać, mimo że sama jestem biolożką, to znaczy to zabrzmi tak dosyć mocno, ale no, trzeba sobie po prostu uświadomić, że przyczyną kryzysu klimatyczno-ekologicznego są nierówności ekonomiczne i społeczne. Czyli to, co mówiłam o tej nierównej dystrybucji również żywności i jej produkcji. I to właściwie widać na każdym kroku. Jeżeli i system produkcji żywności również powinien, tak jak zresztą Lavia Campesina, to jest, że tak powiem, osadzone w całej idei tego ruchu, największego ruchu społecznego, jaki jest na świecie,
To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że właściwie wszędzie, również w Polsce, najmniej na żywności zarabiają producenci. Czyli te osoby, które produkują żywność. Ja z reguły podaję takie dwa przykłady. Jeden to jest palma olejowa, czyli w Indonezji, gdzie za ten olej z palmy olejowej rolnicy dostają naprawdę głodowe stawki. No więc żeby żyć dostatnio, no to wiadomo, że muszą hodować tej palmy coraz więcej. No jak mają jej hodować coraz więcej, no to wycinają coraz to kolejne uprawy. No więc to jest taki jeden z przykładów, tak? W Polsce, no to jest taki polski przykład, który powiedzmy jakoś najczęściej podaję, wiem, że nie wszyscy są jakoś zwolennikami jedzenia mięsa, ale mimo wszystko, no proszę sobie wyobrazić, że rolnik, który hoduje zwierzęta w takim normalnym systemie, tak, czyli jest rolnikiem, a nie producentem, a czy też jakimś tam, to już to fermy przemysłowe to nie jest żadne rolnictwo, dostaje za kilogram żywego zwierzęcia 2 do 3 zł. To jest po prostu koszmar. I sam minister Ardanowski, słuchałam kiedyś spotkania z nim, powiedział, że obecnie nie można wyżyć dostatnio, jeżeli się hoduje 1000 świń. No więc wiadomo, w jakim kierunku to idzie. No jest po prostu w całym tym, nie zmienimy systemu żywnościowego na lepszy, bardziej przyjazny środowisku, bo wiemy już właściwie, jak to robić, tak? Jeżeli nie zmienimy systemu społecznego, to znaczy na bardziej sprawiedliwy, na bardziej sprawiedliwy ekonomicznie, na taki, który dba o wszystkie prawa człowieka, tak jak mówiła tutaj Marta o tych pomidorach, niedawno obiegła internet zdjęcie szklarni z Hiszpanii, no to jest przerażające. No ja mówiłam o tej produkcji róż, to samo krwawe awokado, no po prostu to jest na każdym kroku. Łamanie praw człowieka, które prowadzi do dewastacji na przykład Puszczy Amazońskiej, bo Puszcza Amazońska nie jest wycinana przez drobnych rolników, ale przez koncerny spożywcze. Z łamaniem praw ludności rdzennych. Także to jest na każdym kroku, również oczywiście łamanie praw kobiet. Trzeba też pamiętać, że 70% żywności na świecie jest produkowana przez drobnych rolników. I trzeba o nich dbać, również w Polsce, bo w Polsce właśnie przez ten ciągły nacisk na fermy przemysłowe i rolnictwo przemysłowe wiek ludności na wsiach rośnie, jest coraz mniej młodych osób, coraz mniej młodym ludziom się chce zostawać na wsi, bo po prostu no nie chce im się tyrać od rana do wieczora, a potem się dowiedzieć, że nic na tym nie zrobili. Tak? Ewentualnie dopłaty z Unii Europejskiej, czyli jałmużna. Dobrze, słuchajcie, czy mamy pytania na sali? Bardzo wartościowa tutaj był ten panel. Ja może, pytań tutaj w zasadzie to było tak kompetentne, że już nie nasuwało mi się pytanie, ale było tutaj stwierdzenie, że mamy kryzys nie tylko klimatyczny, ale kryzys właśnie ekologiczny. Wiadomo, że ekologia to jest nauka o domu, o relacjach w domu, więc coś mamy z tymi relacjami nie tak. Więc ja bym dodała, że mamy jeszcze kryzys etyczny. I to jest tutaj najważniejsza moc w tym wektorze sił, który powinien zrobić porządek z rolnictwem i z tym, co się rolnictwem nie nazywa. Rolnictwo to jest służba ziemi i nic nie ma wspólnego z zabijaniem. To jest funkcja w gospodarstwie rolnym, trwa życie. Ptaki muszą zabić pędraka, żeby się wyżywić. Człowiek hoduje zwierzęta, które są w godziwych warunkach, służą człowiekowi, w pewnym momencie on je też zabija dla swoich potrzeb. Baca ma owce, on wie, że wilk potrzebuje, więc żeby mu nie rozproszył stada, to te takie owieczki, co się nie nadają do chowu, zostawia wilkowi czy niedźwiedziowi. Wszędzie jest ta logika i jest szacunek do natury. Jest płodozmianowość i nie trzeba stosować chemii. Bo w każdym roku inna roślina ma inne warunki i robaczki nie lubią tej rośliny. Czyli ta różnorodność biologiczna, mądrość prawdziwego rolnika, który wie, jak służy ziemi. Natomiast farmy i monokulturowe tak zwane rolnictwo nie ma nic wspólnego z ochroną życia i z szacunkiem do życia. I albo będziemy cywilizacją życia i przetrwamy,
albo sami się wkopiemy w ciemną dolinę cywilizacji śmierci. Bo to, co się dzieje właśnie z tymi palącymi się fermami, z tym wszystkim, to jest kryzys właśnie moralny, kryzys etyczny. I dopóki nie rozłączymy tych dwóch kwestii, Ministerstwo Rolnictwa ma być ministerstwem od rolników, a nie od agrobiznesu. Niech sobie powstanie nowe ministerstwo od agrobiznesu i myślę, że rolnicy wtedy zrobią porządek. I tutaj nie trzeba walczyć, absolutnie. To wszystko pomalutku, jak mądry rolnik weźmie się za ziemię, to te monokultury będą musiały się wygasić, nie będą miały szansy przetrwania. To będzie proces. Ten proces rezygnacji z paszy amerykańskiej, tej GMO. Jak długo trwa? Zobaczcie. Ciągle przedłużają. Zamiast dać pieniądze rolnikowi, żeby motylkowe i inne pasze uprawiał dla naszego bydła. To można bardzo dużo na ten temat mówić, ale tak jak mówię, skupmy się na tym, żeby resort rolnictwa dotyczył tylko rolnictwa, a farmy przemysłowe i zabijanie to jest zupełnie inna sprawa. Wróćmy do naturalnego łańcucha pokarmowego i wtedy wszystko będzie dobrze. Ja się zgadzam i ja pójdę krok dalej, bo też to może mało wybrzmiało w tym, co powiedziałam, więc musimy po prostu zacząć się nawzajem szanować. Po prostu ludzie są w tej chwili, również rolnicy, są traktowani z pogardą, tak? Osoby, które pracują na fermach przemysłowych, są traktowane z pogardą, no więc trudno wymagać od ludzi, którzy są traktowani z pogardą i dostają grosze za swoją ciężką pracę, trudno, żeby szanowali przyrodę. Co widać zresztą między innymi przy okazji ASF-u, że to są rozpaczliwe próby bronienia często swoich gospodarstw, bo nikt rolnikom nie wytłumaczył, jak to wszystko dobrze działa. No więc ja zwykłam powtarzać, że jak zaczniemy respektować wszystkie prawa człowieka i zlikwidujemy nierówności ekonomiczne, to cała reszta się sama zrobi. Tak po prostu, bo jeżeli faktycznie człowiek jako istota żyjąca, czująca i tak dalej będzie nie w takim centrum, jak jest teraz, tylko będzie naprawdę troska wzajemna, tak, to cała reszta się już ułoży. Mimo że to nie jest takie dla niektórych oczywiste, ale to tak po prostu jest. Nie szanujemy się nawzajem, nie szanujemy przyrody, tylko przepuszczamy przez siebie śmieci, również w postaci jedzenia. Ale to, przepraszam, to też jest to wszystko, co było powiedziane, to są poważne rzeczy. Nie mamy programu tej zmiany. Nie konkretyzujemy, w jaki sposób to zmienić, tylko znów wypadamy życzenia i tak jakby wszyscy rozumieli, jak to powinno być. No musimy zacząć ze sobą rozmawiać i musimy zacząć ze sobą współdziałać. Ludność ze wszystkich regionów musi ze sobą rozmawiać, bo tego cały czas brakuje. Dzisiaj też w kuluarach o tym rozmawiałam. No po prostu przestaliśmy siebie nawzajem szanować i jedna grupa, rolnicy są napuszczani na osoby z miasta, tak, to miastowi nie chcą ferm, no to nie jest prawda, bo to nie o to chodzi, bo tej rolnicy też nie chcą ferm. Ekolodzy są napuszczani na rolników, no to po prostu to jest, no jest błędne koło się zrobiło takiej nienawiści. Wszystko w jedną i w drugą stronę to działa. Naprawdę. Tak, ja tylko przypominam, że celem tego panelu jest zobaczenie wszystkiego w wielu wymiarach i w wielu kontekstach. Tutaj nie wypracujemy rozwiązań i jesteśmy z tym pogodzeni. Więc zacznijmy od rozmów ze sobą. Prosimy o kolejne pytanie albo komentarz. Ja tutaj mam mikrofon, więc zadam to pytanie. bardzo chciałam podziękować za ten panel, bo jest naprawdę niesamowicie wartościowy. Rozmawiamy tutaj bardzo dużo o agroekologii i o lokalnej produkcji żywności, a ja się zastanawiam, jak to wygląda w przypadku tych miejsc na świecie, gdzie jest już teraz bardzo dużo ludzi i gdzie tych ludzi jeszcze przybędzie, bo ten wzrost ludności jednak dotyczy głównie tych ośrodków, w których już teraz jest ich bardzo dużo. Czy faktycznie jesteśmy w stanie, znaczy czy oni są w stanie w sumie bardziej w tych miejscach lokalnie, ekologicznie produkować tak dużo żywności, ile potrzebują? No więc ja może tak dokładnie się na tym nie znam. Myślę, że lektura niektórych opracowań Lavia Campesina, tu się Ewa zgłasza, która pewnie więcej powie na ten temat. Ja tylko tak w skrócie powiem,
bo to też jest właśnie związane z łamaniem praw człowieka. Więc między innymi to, co się dzieje w Ameryce Południowej, wynika z tego, że przestała się opłacać produkcja przez drobnych rolników i ogromnej rzesze ludzi zaczęło migrować do miast, nasilając tam bardzo silnie konflikty, powstają gangi, tam często średnia długość życia wynosi 25 lat, co powoduje z kolei ogromne migracje do Stanów Zjednoczonych. No więc oni byliby w stanie dużo zrobić, no tylko się im na to, że tak powiem, nie pozwala. A kolejny problem, no to jest to, co widzimy w Afryce, gdzie z kolei te migracje są spowodowane przez suszę, czy między innymi wojna w Syrii, która została między innymi spowodowana przez zanik terenów rolnych, znów migracje ogromne z terenów wiejskich do wsi. A poza tym to, co już wspominałam, no trzeba tym ludziom dać hodować tą żywność, tak? To znaczy oni nie mogą hodować soi dla naszych świń, kur i tak dalej. Ostatnio czytałam o Ganie, gdzie się produkuje mączkę rybną zamiast łowić ryby dla miejscowej ludności. To są fabryki mączki rybnej, która jest wysyłana do Europy do produkcji znowu mięsa. Trzeba zaprzestać hodowania awokado, no po prostu zaprzestać rzeczy, produkowania rzeczy, które są nam niepotrzebne, które jeszcze do tego wszystkiego są transportowane, tylko żeby ta ludność też mogła się skupić na bardziej lokalnej żywności. I teraz nie ma, bo Ewa, bo jeszcze Kasia się zgłaszała. Tak, ja jeszcze chciałam właśnie komentarz do tego. Wszystkim Państwu polecam, którzy jeszcze nie widzieli na internecie, znajdźcie sobie na CDA za darmo, możecie zobaczyć film z lektorem polskim Plony przyszłości Marie-Monique Robin. Doda Wam to trochę entuzjazmu i nadziei. To jest film, który pokazuje agroekologię w praktyce w bardzo różnych miejscach na świecie. I między innymi fragment tego filmu to jest taki ośrodek badawczy w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii, który od 30 lat porównuje produktywność rolnictwa konwencjonalnego i rolnictwa agroekologicznego, czyli mają już ponad 30 lat doświadczenia i porównania. I oni właśnie pokazują czarno na białym przez te 30 lat swoich prac badawczych, że produktywność w agroekologii i w rolnictwie, intensywnym rolnictwie konwencjonalnym jest bardzo podobna. Nie ma różnic. W jednym roku może być trochę bardziej to, trochę bardziej to. Natomiast jest zasadnicza różnica tego, co się dzieje z glebą. Więc... Świetnym przykładem też rewolucji agroekologicznej była Kuba po odcięciu dostaw ze Związku Radzieckiego, zarówno paliw, jak i nawozów, tak? Po prostu. Właśnie tam dzieje dalej, Kuba jest Rosja tak samo miała ten sam problem. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o badań, które pokazują ewolucję agroekologiczną jako praktycznie jedyny sposób rzeczywiście na wyżywienie dużych ilości ludzi, jest w tej chwili już sporo. Jedne z europejskich badań to są badania IDRI, takiego środka francuskiego, który pokazuje Europa 2050, w jaki sposób wyglądała Europa, 100% agroekologii w Europie 2050 i pokazują po prostu, jak to można osiągnąć i jest to absolutnie realistyczny scenariusz. Dobrze, dyskusja jest ożywiona, przekazuję na kolejne pytanie. Dzień dobry, witam wszystkich, Mariusz Żak z tej strony. Przedstawię się tak pokrótce. Jestem ekspertem do spraw konopi włóknistych w Stowarzyszeniu Wolne Konopie. Jestem członkiem Rady Założycielskiej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Przetwórców Konopi. Jestem też plantatorem, przetwórcą, producentem. Działam w różnych projektach społecznych, między innymi przy regulacjach prawnych. Ale też moim takim jakby konikiem są właśnie uprawy ekologiczne. To, o czym rozmawiamy, to jest temat taki wielopłaszczyznowy, pewnej odpowiedzialności społecznej. I ten problem rzeczywiście istnieje. Najgorsze jest to, że tym problemem powinni zająć się przedstawiciele naszej władzy, znaczy ludzie, którzy zajmują pewne stanowiska i tworzą pewne regulacje prawne, które są przyjazne środowisku i ludziom. Ja Wam powiem tak z przykładu naszego środowiska konopnego, które od wielu lat w Polsce istnieje i ma się bardzo dobrze. Wiemy, że na rządzących nie możemy liczyć, a konopie zobowiązują, ponieważ są rośliną o wielkim zastosowaniu w praktyce. I mnie osobiście kojarzą się ze zdrowiem, z dobrym samopoczuciem. W związku z tym, my jako inicjatywy oddolne w tej chwili przygotowujemy programy standaryzacyjne, bo rząd tego nie zrobi. W związku z tym chcemy zrobić coś takiego, że jeżeli konopie zobowiązują, to zobowiązują między innymi rolnika do ekologicznych upraw, przetwórcę do standardów GMP,
producenta do dostarczenia jak najwyższej wartości dodanej z rośliny konopnej do produktu konopnego. Czyli jeżeli mówimy powiedzmy o produktach spożywczych, to mają być kwasy nasycone, to ma być błonnik, białko, bla, bla, bla. To jest, wystarczy, jako producent to wam powiem, że to wystarczy tylko dać jeden proces technologiczny. Jeżeli chodzi o wątek ekologii szeroko pojęty, to jest zmiana myślenia. Wykreowanie myśli w ludziach w związku z pełną odpowiedzialnością. I myślę, że jeżeli chcemy coś zmienić, to zmienimy myślenie u ludzi, którzy są odpowiedzialni za te wszystkie właśnie działania na szkodę natury i człowieka. Także tutaj jest myśl otwarta. Ja wiem o tym, że tutaj nie ustanowimy żadnego standardu, ale ten standard jakościowy w rozmowie już warto przekazywać dalej. Także dziękuję. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie opowiedzieć odrobinkę o nadziei i przepraszam, że stoję tyłem do panelistek. Prowadziłam dzisiaj warsztat o nadziei i słyszę, że tutaj w grupie co jakiś czas któryś z nas mówi, ale trzeba zmienić rządzących, albo ale ludzie mogliby inaczej konsumować. To jest wszystko prawda. Mówimy o wartościach, mówimy o kryzysie etycznym, o kryzysie wartości. Generalnie mam wrażenie, kiedy się przyglądam i pracom naukowym i słucham nas, a spotykam się teraz z bardzo dużą ilością grup, które chcą innego świata, bardziej wiedzą, że ten im nie odpowiada i czasami czują się bardzo bezradne. Słuchajcie, świat jest opowieścią. Umawiamy się na wartość pieniądza, umawiamy się na wartość szacunku, umawiamy się na bardzo wiele rzeczy. Niektórym ludziom pozwalamy głosować, innym nie. Ci, którzy byli na warsztatach z nadziei, mniej więcej wiedzą, do czego zmierzam. A zmierzam do tego, że po pierwsze, jeśli umawiamy się na pewne wartości, mamy moc sprawczą, żeby za nimi iść. Natomiast to, co jest strasznie ważne, to to, żebyśmy podczas każdego takiego zgromadzenia zdawali sobie sprawę z tego, że na całym świecie ludzie spotykają się tutaj teraz w takich kręgach i rozmawiają o tym, jak chcą żyć, jak chcą jeść, jak chcą, żeby żyły ich dzieci. I przy tym wszystkim, pamiętając, że możemy czerpać nawzajem od siebie siłę i nie jesteśmy sami, próbujmy też, jeśli mogłabym zasugerować, nie podkładać sobie nóg. Tak potrzebujemy zmienić opowieść, jaką żyją nasi rządzący. Tak, rząd mówi jedno, robi drugie. Nie pierwszy rząd i nie ostatni. Władza zmienia. Zauważyłam na własnym rachunku. Ludzie się zmieniają, kiedy dostają władzę. Ale słuchajcie, moi drodzy. Tutaj padł głos człowieka od konopi. Swoją drogą Instytut Włókiennictwa wydał świetny podręcznik hodowli konopi w sposób ekologiczny. To, co my możemy zrobić w sytuacji, kiedy zawodzą nas rządzący, to pogłębić demokrację. My potrzebujemy więcej budowania naszej wizji świata, więcej gromadzenia się razem, więcej ustalania, czego my chcemy. Mówimy o mięsie. Ty, Aniu, znamy się od lat, mówiłaś o tym, że jest porządek, ptak je pędraka, człowiek chowa zwierzęta, a potem je zabija. Jest duża dyskusja, czy w rolnictwie ekologicznym są potrzebne zwierzęta, czy nie. Ale to, co jest bezwzględnie i niedyskusyjne, to to, co wspomniano tutaj z tej sali. 4% na tej ziemi to dziko żyjące zwierzęta, 60% zwierzęta hodowlane. Więc jakkolwiek my się możemy teraz spotykać i mówić, moja wizja najmłodsza, a ten minister niedobry, to paru faktów się naprawdę możemy uchwycić. Jeśli zbudujemy własne postulaty i będziemy je konsekwentnie przedstawiać, łącząc się w tym, co nas może razem zebrać, a nie skupiając się na czasami bolesnych różnicach, bo ja bym wolała, żeby cały świat był wegański, a Ania chowa te zwierzęta od tak dawna, że wie, że bez nich jej gleba nie będzie odżywiona i tak dalej. Ale może możemy się spotkać w połowie kroku i stwierdzić, dobra, całość chowu zwierzęcego, jeśli są ludzie, którzy jakby będą go prowadzić, musi być ekologiczny. Jakby to taki mój apel, bo słyszę tę naszą bezradność i wielu z nas strasznie by chciało działać i naprawdę nie chcę, żebyśmy wyszli stąd z takim poczuciem, że nie umiemy, albo że są ludzie, którzy to zrobią lepiej. Nikt tego nie zrobi lepiej od nas, bo my tu już siedzimy na tej sali. Tylko dbajmy o to, żeby się łączyć w tym budowaniu. To taki apel o nadzieję, po prostu. Dzięki.
bardzo przepraszam, być może chciałabym tylko drobne rzeczy dwie sprostować. A mianowicie Ministerstwo Rolnictwa na pewno nie promuje rolnictwa przemysłowego ani ferm przemysłowych. Jestem ostatnia, która będzie je bronić i ostatnia, która je lubię, za dobrze je znam, nie promuje ferm przemysłowych. Ono zezwala, na ich istnieje, ale nie promuje ani małych, ani dużych, ani przemysłowych. A drugą sprawą jest to, co tutaj padło, że wszyscy są napuszczani na wszystkich, ekolodzy na rolników. Naprawdę czuję się w grupie ekologów, tak jak my wszyscy, od ponad 30 lat jestem w tym ruchu. Naprawdę nikt nas nie napuszcza. My sami chcemy zwalczać przejawy złego rolnictwa, natomiast nikt nas nie napuszcza na rolników. I my rolników lubimy, chcemy z nimi współpracować, nie chcemy mieć z nimi konfliktu. Natomiast są siły, które napuszczają na ekologów. Właśnie przyjechałam z Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, gdzie był panel z komisarzem do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej Januszem Wojciechowskim, z ministrem Ryszardem Kamińskim, z prezesem Polskiej Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem i z byłym premierem Jerzym Buzkiem. Kto napuszczał? Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych, powiedział, że ekolodzy zabierają zwierzęta, ekolodzy protestują, ekolodzy atakują rolników. Więc nie chciałabym, żebyśmy my tutaj jako poważni, wzajemnie szanujący się ludzie mówili tak samo jak on. Dziękuję. To jest bardzo piękny głos. Czy ja mogę to skomentować? Bo wie pani, to po prostu chodzi o to, że ja się poruszam, za przeproszeniem, jak tokolwiek brzmi, nie tylko wśród osób zajmujących się rolnictwem ekologicznym, ale u osób ze środowisk ekologicznych, na przykład zajmujących się Puszczą Białowieską, czy też Puszczą Karpacką, czy też ruchy antyłowieckie i tak dalej. I to antagonizowanie w kierunku rolników naprawdę istnieje. No, to trochę było to widać, znaczy ja po prostu uważam, że żadna grupa nie jest święta, to trochę z tego wynika. Że to na przykład było widać przy tych różnych, niestety bardzo dramatycznych awanturach, które się, no wiadomo, że teraz jest jeszcze gorzej, związanych z ASF-em i z dzikami. No, no niestety to, no ale to tak jest, no bo jednej grupie ani drugiej pewne rzeczy nie są wytłumaczone i naprawdę nie ma ludzi świętych. Także to tak trochę jest. No. Nie żebym jakoś broniła, nie żebym chciała, żeby tak było, ale po prostu też często muszę moim znajomym tłumaczyć, z czego pewne rzeczy wynikają, no niestety. W każdym razie antagonizowanie na pewno nie sprzyja niczemu dobremu i... No, tak jak Kasia jest, mówi, ja mówię też, współdziałajmy i rozmawiajmy. Tak, jest jasne, że nie da się ratować ani klimatu, ani przyrody bez rozmawiania z rolnikami, więc szukanie tego porozumienia i też szukanie zrozumienia wzajemnego jest bardzo ważne. Oczywiście przekroczyliśmy czas o całe 15 minut, natomiast przepraszam za wszystkie głosy, które nie były wysłuchane, natomiast kontynuujemy ten panel za 15 minut, czyli skracamy niestety przerwę. Jest 15 minut na to, co potrzebujecie, plus jest kawa z rolniczką w przestrzeni na górze, jeżeli ktoś by chciał. I podziękowania dla panelistek za bardzo udział. Bardzo dziękujemy.